Cześć, nazywam się Aleksandra Hołody, jestem terapeutą medycyny integralnej. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, dlaczego masz obniżone libido. Zapraszam serdecznie. Czy od jakiegoś czasu masz dużo mniejszą ochotę na seks, albo w ogóle jej nie masz? Zaczęłaś traktować zbliżenia z partnerem jako obowiązek? Albo musisz się sama zmuszać do tego, że nie, no już w sumie dawno razem się nie bawiliśmy, w związku z czym najwyższy czas iść do łóżka, ale jest to, że tak powiem, bardziej z, nazwijmy to w cudzysłowie, rozsądku, niż dlatego, że rzeczywiście masz taką potrzebę. Opowiem Ci o dwóch moich pacjentkach, które również miały z tym problem i opowiem Ci później, skąd to się bierze, no i oczywiście w jaki sposób można sobie pomóc. Pierwsza pacjentka przyszła do mnie właśnie z problemem libido. Powiedziała mi: Ola, nie wiem co się dzieje, do tej pory zawsze było ok, a od mniej więcej pół roku, no po prostu, no może nie jak za karę, no ale ciężko mi się samej zmobilizować do tego, żeby, że tak powiem, zainicjować igraszki. I wtedy zapytałam ją, mówię: słuchaj, a co się takiego wydarzyło w Twoim życiu pół roku temu? Albo jak się zmieniło Twoje życie od ostatnich 6 miesięcy? Odpowiedziała mi, że dostała awans. No to mówię: gratuluję, kochana, fantastycznie. Ja mówię: a z czym wiąże się ten awans? Okazało się, że awansowano ją na wyższe stanowisko, w związku z czym ma teraz ogromne projekty, które wiążą się u niej jakby z większą ilością emocji, no bo trzeba to wszystko dopilnować, no a jakby ranga tego wydarzenia czy też stawka jest dużo wyższa, w związku z czym no, ta potrzeba takiego dopięcia tematów jest jeszcze większa. I to była pierwsza, moje drogie, przyczyna. Natomiast jeszcze zanim Wam powiem konkretnie o tych przyczynach, opowiem Wam o drugiej pacjentce. Druga pacjentka była może nie tak świeżo, no ale niedawno urodziła dziecko. Dziecko miało już 6 miesięcy, czyli teoretycznie nie była to pierwsza faza, kiedy organizm jeszcze był osłabiony. Natomiast ewidentnie był on niewyspany. Też miała problemy z libido, przyszła do mnie i mówi: Ola, pomóż. Teraz skąd biorą się problemy z libido, te najczęstsze przyczyny, w sensie kiedy libido nam, kobietom, spada? Po pierwsze, największym wrogiem libido u kobiet, niekoniecznie u mężczyzn, największym wrogiem libido u kobiet jest stres. Im my się więcej stresujemy, im mamy więcej stresu, czy to związanych z członkiem rodziny, czy z pracą, czy coś jest stresującego w nas samych, czy może jest jakaś sytuacja koleżeńska, która powoduje, że cały czas o czymś myślimy, tym trudniej nam oddać się zabawom, rozkoszom, etc. Najchętniej byśmy się owinęły kocem, obejrzały serial i poszły spać. Nie znaczy to wtedy, że nie potrzebujemy ciepłej bliskości. Potrzebujemy, ale trochę innej niż mężczyźni. Mężczyzna z kolei, kiedy jest nabuzowany, kiedy tych emocji jest dużo i kiedy nie jest to przewlekły stres, bo kiedy jest przewlekły, z kolei może mieć problemy z erekcją. Natomiast jeżeli nie jest przewlekły, to dla mężczyzny jest to taki element odreagowania. Dla nas kobiet niekoniecznie. Dlatego z tym stresem to nie jest tak, że jego nie będzie. Zawsze oczywiście mamy sytuacje, które są bardziej stresujące lub mniej stresujące, natomiast nie będę Ci dawała rady pod tytułem unikaj stresu, bo zdaję sobie sprawę, że jest to prawie awykonalne. Natomiast moja rada będzie taka, żebyś nauczyła się z tym stresem żyć, postępować i go troszeczkę okiełznać. Przede wszystkim, moja droga, to co powinnaś robić, to treningi wyciszające. Zaufaj mi, że już raz w tygodniu taki trening typu yoga, stretching, pilates, rozluźnianie, medytacja, trening oddechowy spowoduje, że będziesz czuła się lepiej i skutecznie będziesz kontrolować hormony stresu. Po drugie, warto, żebyś troszeczkę z dystansem podchodziła do wielu rzeczy. Co to znaczy? Jeżeli coś nie zależy od Ciebie, no to warto w cudzysłowie wziąć to na klatę i zobaczyć, co się będzie działo. Jeżeli zależy od Ciebie, działaj. To są dwie rady,
takie zasadnicze, jeżeli chodzi o poziom stresu i też warto znaleźć sobie osobę, z którą możemy o tym porozmawiać. To może być partner, to może być koleżanka, to może być terapeuta, w zależności od tego, jaki masz problem, warto, żeby jednak nie kumulować go w sobie, ale starać się go wyrzucić na zewnątrz. Drugim czynnikiem, który może zdecydowanie wpływać na obniżenie libido, jest niewyspanie, czyli przykład drugiej pacjentki. Niewyspanie może być oczywiście spowodowane tym, że trzeba w nocy wstawać do dzieci i tutaj rozwiązanie moje jest takie, żeby wstawać do dzieci na zmianę z partnerem. Raz ty, raz partner, zawsze jest szansa na to, że któryś z was się wyśpi, albo jeżeli tak się nie da, bo na przykład partner pracuje poza miastem i tylko na weekendy wraca do domu, no to wtedy warto, jeżeli mamy osobę, która nam pomaga przy dzieciach, mamę, teściową, nianię, korzystać z tego czasu, nie zawsze po to, żeby ogarnąć mieszkanie i porobić pewne niezbędne rzeczy, tylko z szacunku do siebie po prostu położyć się spać. Libido bardzo nie lubi zarywania nocy i to, tak jak powiedziałam, jest ogromnym czynnikiem utrudniającym jakby naszą ochotę, nasz popęd seksualny. Kolejnym elementem, który będzie obniżać poziom libido, będzie niedobór krwi. Dlaczego? Brzmi śmiesznie, co? Niedobór krwi z tego powodu, że organizm, a inaczej krew w naszym organizmie krąży wszędzie. Natomiast najbardziej potrzebna jest ona naszym narządom wewnętrznym. Serce, wątroba, jelita, trzustka i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli tam, to będzie ich miejsce głównej destynacji. Natomiast nasze narządy rodne, które muszą mieć dostarczoną odpowiednią ilość krwi po to, żeby poczuć podniecenie, będą miały tej krwi troszeczkę mniej. W związku z czym, jeżeli masz obniżone parametry hemoglobiny, czerwonych krwinek, obniżone parametry ferrytyny, czy też żelaza, warto troszeczkę pomyśleć o tym, aby wzbogacić swoją dietę właśnie w tego typu produkty. Kiedy organizm jest osłabiony, czyli kiedy jesteś przemęczona, to znaczy ostatnio bardzo dużo pracujesz, musisz się jeszcze zajmować domem albo więcej czasu poświęcać dzieciom, do tego jeszcze na przykład twoja mama zachorowała i musisz do niej jeździć i nawet jeżeli śpisz te 7 czy 8 godzin, ale masz takie poczucie po prostu, że słaniasz się na nogach, to również nie będziesz miała ochoty na seks. Dlaczego? Ponieważ nam się co prawda wydaje, że żyjemy w XXI wieku i jesteśmy stworzeni, czy też stworzone do wyższych celów, natomiast nasz organizm ma jeden cel, mianowicie przedłużenie gatunku. W związku z czym, jeżeli twoje ciało uzna, że nie jesteś teraz zdolna do tego, aby utrzymać w sobie potomka, bez względu na to, czy chcesz, czy nie, bo teraz nie rozpatrujemy elementu tego, czy chcemy zajść w ciążę, czy nie chcemy, tylko tego, czy organizm byłby w stanie utrzymać ciążę, no to jeżeli, że tak powiem, werdyktem organizmu okazuje się, że nie jesteś, bo po prostu padasz na twarz i nawet jakby została zapłodniona, to w ogóle już KO, no to automatycznie zmniejsza twój popęd seksualny właśnie dlatego, żeby uniknąć, w cudzysłowie, zagrożenia zajściem w ciążę. I jeszcze jeden bardzo, ale to bardzo ważny element, z którego rzadko sobie zdajemy sprawę, natomiast jest szalenie istotny, jeżeli chodzi o libido, to jest podłe żarcie. Jeżeli jemy żywność wielokrotnie przetworzoną, że tak powiem, i nie kontrolujemy tego, jemy byle co tak naprawdę, tu jakiś batonik, tutaj hot dog na stacji benzynowej, tutaj jakaś zapiekanka albo kebab w galerii, byle było szybciej. I jakby nie zwracamy uwagi na to, żeby dostarczać sobie substancji odżywczych, tylko non-stop ładujemy organizm jakimiś paskudztwami, takimi, z którymi on musi walczyć, zamiast się regenerować, ponieważ żywność dzielimy na dwa rodzaje dla naszego organizmu. Pierwszy rodzaj to jest żywność, która ma odżywić twój organizm. W momencie, kiedy przełykasz kęs, twój organizm już robi oj tak, 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 tak i teraz będą witaminki, minerały i będzie mnóstwo różnych substratów do tego, żeby wzmacniać twoje ciało. Natomiast jest też druga grupa, gdzie organizm robi na początku tak, 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 o nie, tyle roboty przed nami, bo zaczynasz rzucać na przykład pizzę, kebab, przetworzone jedzenie, alkohol i wtedy twój organizm jest przerażony, bo wie, że zamiast wykorzystać właśnie produkty, które wpadły do tego, żeby odbudowywać twoje tkanki, produkty wpadają, ale on wie, że on po prostu musi je natychmiast zutylizować.
związku z czym, jeżeli będziesz jadła takie jedzenie, które nie będzie sprzyjało Twojej regeneracji, Twój organizm również natychmiast będzie obniżał Twoje libido. Co w takim razie robić, żeby to libido nie spadało, a wręcz żeby szło w górę? Przede wszystkim, moja droga, dbaj o podstawowe rzeczy. Przypomnij sobie, jak to jest, kiedy jesteś na wakacjach. Wyjeżdżasz na wakacje, nagle masz luz psychiczny, bo będziesz tam przez 2 tygodnie, czyli pierwsze to jest stres i psycha, o którym mówiłam. Staraj się nad tym panować za pomocą ćwiczeń, o których wspomniałam, i za pomocą nauczenia się mechanizmów obronnych na stres. Po drugie, kiedy jesteś na urlopie, nie musisz wstawać jakoś super wcześnie, nie musisz działać według zegarka, że teraz muszę jechać tu, teraz muszę podrzucić dzieci, teraz muszę je zawieźć, a teraz jeszcze muszę zrobić w pracy. Nic nie musisz. W związku z czym czas nie jest czymś i ten pęd nie jest czymś, co gdzieś tam Cię pcha i bodźcuje. Masz mnóstwo owoców, warzyw, które my dużo częściej jemy na wakacjach, bo jest gorąco, w związku z czym nie mamy ochoty na podłe jedzenie. Dużo bardziej wchodzi nam sałatka, czy arbuz, czy papaja, czy inne owoce, takie właśnie kojarzone z egzotyką, czy z ciepłymi krajami. No i przede wszystkim masz dużo, dużo, dużo więcej snu. I z reguły jest tak, że przynajmniej w połowie urlopu ta chęć na seks jest dużo większa niż na początku. I to właśnie dlatego, że dałaś sobie szansę odpocząć i dałaś szansę organizmowi odbudować się na to, żeby znowu miał chęć i żeby on poczuł, że jakbyś zaszła w ciążę, to jesteś w stanie ją utrzymać. W związku z tym, podsumowując, regeneracja, radzenie sobie ze stresem, odpowiednia micha, czyli jedzenie zdrowe, odżywcze, takie, które za każdym razem, kiedy chcesz coś zjeść, popatrz na to i zadaj sobie w głowie pytanie, czy ten produkt odżywi mnie i spowoduje, że mój organizm w środku zrobi tak, 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 tak? Czy może ten produkt sprawi, że on powie, o nie, znowu, serio? I wybieraj oczywiście ten, z którego organizm będzie się cieszył. I do tego aktywność fizyczna, która również spowoduje większy przepływ krwi w Twoim organizmie, a właściwie przepływu krwi zaczęła. I to wszystko, moja droga, możesz stosować w codziennym życiu. Czyli dbać o michę, ruszać się codziennie, nawet 20 minut treningu. Pamiętaj, że jest lepsze niż 0 minut. Nawet 20-minutowy taki dziarski spacer będzie lepszy niż godziny siedzenia na kanapie. Nawet zjedzenie szybkiej sałatki, jeżeli już w ogóle na nic nie masz czasu, wskoczenie do marketu, kupienie z tej sałatki będzie lepsze niż kupienie hot doga na stacji. Także pamiętaj, że masz wybór i staraj się podejmować te lepsze wybory. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię serdecznie już za tydzień, w poniedziałek o godzinie 19 na kolejny odcinek. Do zobaczenia.